W wyścigu do wojewódzkiego samorządu samodzielną większość potrzebną do faktycznego rządzenia sprawami województwa uzyskali kandydaci prawa i sprawiedliwości. Formacja nie musi szukać koalicjanta, ma bowiem 16 mandatów w 30-osobowym sejmiku. To o dwa więcej niż Koalicja Obywatelska i PSL razem wzięci. Pozostałe dziewięć komitetów musi obejść się smakiem. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 15,66% poparcia, koalicja Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną nieco ponad 24%. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało prawie 42% głosów. Tutaj zmiany będą największe, bo prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie zainteresowane koalicjami, a to oznacza, że dotychczasowy zarząd województwa Podlaskiego straci stanowiska w Urzędzie Marszałkowskim. Cztery lata temu Prawo i Sprawiedliwość wygrało również wybory, ale nie osiągnęło progu samodzielności w Sejmiku. Wówczas przegrani. Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska połączyli ze sobą siły i zyskali wspólną większość w Podlaskiej Radzie. Tym razem na niewzruszalnym pierwszym miejscu. Prawo i Sprawiedliwość. Wśród wybranych do sejmiku z okręgu drugiego Romuald Łączkowski, Paweł Wnukowski, Jadwiga Zabielska i Wiesława Burnos z Prawa i Sprawiedliwości, z Polskiego Stronnictwa Ludowego Cezary Cieślukowski i Bogdan Dyuk, a z Koalicji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej Anna Naszkiewicz i Waldemar Kwaterski. Rekordzistą w ilości uzyskanych głosów jest Romuald Łączkowski. W naszym okręgu jego kandydaturę poparło ponad 12 tysięcy.